Dámy a pánové, já vás vítám u 26. epizody naší herní Let's Play série na hru Zaklínač 3 Divoký hon. V minulém díle jsme teda šli trošku v příběhu, zašli jsme vlastně za Dijkstrou do lázní, ten nám řekl, že musíme najít vlastně toho juniora někde v jeho aréně, v obydlí anebo v těch kasárnách. Každopádně já jsem sliboval, že v dnešním díle si dáme pár vedlejšáků, takže jako první vedlejšák tady máme Lekce šermu, což je vlastně pokračování questu s Rozou Van Atre, který jsme vlastně slíbili, že jí dáme ještě aspoň jednu lekci šermu, takže už nás tady očekává kapitán stráží. Takže jdeme se s ním pokecat. Vítajte, vy v jaké zprávě? Jasně, že jo. Jestem umluvený na lekci šermírky s Rozou. Geralt z Rivi, pravda? Panienka vyšla akurát na spacer v okolice Tumského mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Zapowiada się ciekawa lekcja. Dzięki. Okej. Także Rosa szła teda niekam inam. Szła k jakimuś mostu. Także tam za ní dobiehneme, protože máme mít lekci šermu a ona si jen tak někam prostě zmizí. No to fakt ne. Takhle by to nešlo, slečno. Každopádně teda zaběhneme za ní, jenom tak pro informaci, jenom abyste věděli ještě, který vedlejšáky bych chtěl dneska udělat, tak je tam potom, jsou tam ty ocelové pěsti toho velenu, takže to bychom určitě taky mohli projít, myslím si, že to nezabere zase takovou dobu. Proč ty řvete? To je strašný paka. Každopádně udělali bychom asi ty ocelové pěsti velenu, pak je tam ještě jeden vedlejšáček, co jsem tak koukal, který bych chtěl asi udělat. A no, potom bychom se teda zašli a v příštím díle bychom teda buď to ještě dneska, anebo v příštím díle bychom potom začali ještě nějaký ty zakázky. Protože těch vedlejšáků samozřejmě oni budou neustále přibývat a to, ale momentálně jich ještě není tolik, takže uděláme vždycky takhle pár těch vedlejšáků, aby jsme to neměli zase nějaký extrémně přehlcený. A no to snad ne. Znovu ty? Nemáš dosť? Siniaky na życi už ti překvitły. Nie gadaj tyle, tylko stawaj, mówię. Tym razem ja górą będę. Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą z paku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegał. Baczę i zważam. Pokaż, co potrafisz. Okej. Má teda štít už nově. Au. Proč ho nezabiju? Vystarčí ti už? Tak. Ale następným razem? Vracaj do panny Jagódki v kabaních podskokách. Zanim zmienię zdanie i porachuje ci kości. No już. No! Ještě se spotkáme. Doufám pro tvoje štěstí, že už opravdu se nepotkáme. Každopádně tady, nevím proč ho Geralt nezabil, když mu to minule sliboval, každopádně to nevadí. Jdeme tady za Rozou. Jo, tady seš. Teď děláš. Zawsze přechodíš na spacery s regimentem Nilfgaardské pěchoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla twojego bezpieczeństwa, Roza. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No ale mniejsza z tym. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Faratre, mówił, żeby... A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt z Rivi, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już, odmaszerować! Lewa, prawa! Wreszcie. No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. Umawialiśmy się na trening, nie na spacer. To... Oj, wiem, wiem, Geralt. Nie przynudzaj już tak, tylko chodź. No dobrze, no. Rosa nam chce nieco ukazać. Tak fajn. Racznę. Widzisz, pomyślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak w powieści.
No, wyciągaj miecz. Mam tylko srebrny i żelazny, a powinniśmy walczyć na drewniane. Powinniśmy. Ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno, nie? Nie chcę ci zrobić krzywdy. Lepiej uważaj, żebym to ja tobie nie zrobiła krzywdy. No dalej, Geralt, broń się! Okej. Proszę. O. O. Przeszła ci ochota? Okej, takže Rosa se prostě toho nebojí, chce jít s ostrýma zbraněma do boje. No, každopádně nevadí, no. Teď ji nezabijeme. Už přestaň, poddaje se. V pořádku? Tak, jediné, co povážně zraniłeś, to moje počutí dumy. Ale ježišmarjo, její pícha. Swoją drogą, skąd się u ciebie wzięło takie zainteresowanie szermierką? Z nudów. Nie mam tu znajomych. Ojciec trzyma mnie krótko. Ciągle tylko bankiety i bankiety, bankiety. Nie znoszę bankietów. Rozmowy nudne, jedzenie podłe, a alkohol słaby. Właśnie. No, a z mieczem w ręku mogę się przynajmniej trochę wybiegać. Wyżyć. Okej. No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. Rosa? Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, Far Atre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. A, sakra, Rosa nam utekła. Nie mogła odejść daleko. A tej są stopy. Tak, kam pak się zwiedzała Rosa? Pójdziemy po stopach, uvidíme, co najdem. A co się tutaj dzieje zase? A, daleko się zapuściłaś od Nilfgaardu, słoneczko. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Far Atre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz, poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Widzimina to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą bystyjką... No, to już my się rozprawimy. Sprawiłeś panience przykrość. Przeproś ją teraz. Najładniej, jak potrafisz. Panienka wybaczy. Przepraszam po stokroć. Bądź grzeczny, jak twój kolega. Ukłoń się i zjeżdżaj być patriotą gdzie indziej. Lukas i Kobe. Zapamiętam te imiona. A jak już zajmiemy Nowigrad, znajdę ich i się z nimi policzę. Spokojnie. Nic ci w końcu nie zrobili. Podnieśli na mnie rękę. To dość, żeby im tę rękę odrąbać. I ty się dziwisz, czemu miejscowi nienawidzą Nilfgaardu? Myślałam, że jesteś inny niż reszta Nordlingów. Że nas rozumiesz. Nasze pojęcie sprawiedliwości. Ale widzę, że się pomyliłam. Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku. Mir z tobą, Rosa. Każdopádně, tutaj mamy další vývězku. Tohle to je hospoda už 7 koček, pokud se nemýlím. Takže tady... Kupię kus. Wynajmę amantę na ślub przyjaciółów. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. Kto pisze te ogłoszenia? Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi.
Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj Olgierda von Everetz. To on wystawił to ogłoszenie. Já se teďka omlouvám, mě tady zvonil telefon, za to se omlouvám. Každopádně mohli jste tady vidět cutscénu, teda přímo na... To je tady to. To je vlastně to DLCčko Srdce z kamene, takže tady to já ještě brát nebudu. Takhle to vezmem. Tak. Jo, takže my to stejně vzít můžeme, protože už to tady máme jako quest, no tak je to jedno. Každopádně to byla teda jakoby úvodní cutscéna na... Na to DLCčko ze Srdce z kamene. Každopádně jdeme teda dál. Máme tady ocelový pěsti velén. Provolník. Jo, tady podíváme se znovu do strašidelného domu. Tak podíváme se, jestli tady máme někde nějakou cestu blíž. Jo, tady. Takže se portneme takhle na náměstí a zajdeme teda... zase zpátky do strašidelného domu, kde vlastně byla ta Korintily s tou malou Sárou. Zajdeme se tam znovu podívat. Uvidíme, co tam najdeme. Tak, jsme tady. Przecież chciałaś warkoczy. Ale nie żebyś szarpała. Kim tutaj Sara? Szarpania nie ma warkoczy. A Skorin. Wow. Wiedźmin, wiedźmin. Korin, zobacz kto przyszedł. Witaj. Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary, postanowiłam sprawdzić, czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. Przyszłam tu, ale zamiast diabła spotkałam Sarę i... Nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Dawno temu ludzie zaczęli wyznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz, żeby znaleźć prawdziwy dom. Czasem trzeba przejść długą drogę. Tak. Okej. Takže tady jsme dokončili teda aspoň ten strašidelný dům, takže zjistili jsme teda, že Korin se spřátelila s malou Sárou. Což je samozřejmě dobře. Když už jí Sára způsobila vlastně ty sny, tak je docela fajn, že spolu teďka vychází. Každopádně dáme si teda ještě, máme tady ocelový pěsti Novigrad. To bychom mohli dát. Já nevím úplně jistě, jestli jako tady porazíme tady ty, ale neměl by v tom být žádný rozdíl, když je to na 23. level, neměl by to být až takový problém. Máme někde? Ne. Kde dáme si první tady toho, co je nejblíž, toho Jirku Jirkovce. A pokud to teda ještě dneska stihneme, já si myslím, že bychom to měli ještě stihnout, tak bychom zajeli ještě zpátky do Velenu a tam by měly být taky ještě nějaký ty ocelový pěsti, takže to bychom udělali pro dnešek. A to jsou sáskaře, kde je sáskař? Tady? Ne. Pan Klejtop wita pretendenta. Geralt wita pana Klejtopa. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zmierzyć się z czempionem tawerny? Jasne, że tak, damy sasku, damy 80. Powiedzmy, że zmierzę się z tym waszym Gregoriusem. Uwaga, uwaga! Ten oto wiedźmin stanie w szranki z mistrzem tawerny Georgiem Georgiusem! Zanim nasz mistrz się przygotuje, pogadajmy chwilkę. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz sporo zyskać, musisz tylko słuchać poleceń. Proponujesz mi oszustwo? Nie oszustwo, tylko interes. Co ty na to? W
całuj mnie w dupę, panie Klajto. Pożałujesz tego. To pochybuj. Powitajmy na ringu zawodników. Geralta i Georga Georgiusa, zwanego Kafarem. Niech wygra lepszy. Wow, beranidlo, jo? Okej. Dalej, kurwa! Tak, ne, jak říkám, neměl by to být žádný rozdíl jakoby v tom, že on je vyšší level než já. V těchto těch pěstních soubojích by to neměl hrát až takovou roli. Ty pěstní souboje jsou většinou dost jednoduchý. Většinou na stejný princip, prostě ho zarvete do rohu. I novým mistrem naší taverny został wiedźmin zwany Geraltem. Oto twoja nagroda. Możesz walczyć z Archibaldem O'Neillem. Znajdziesz go w pobliżu wejścia do slumsów. Okej. No i jest jeszcze Mortimer, kapitan straży, który urzęduje w bramie Oxenfurtskiej. Okej, także idziemy dalej. Jo, tutaj ten najbliższy. Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufarka. No bo my tu koledzy po fachu. My się, mistrzu, weźmy, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my szlachtujemy. Tylko wiedźminom płacą więcej, bo tej wioski całe się zrzucają i możni grosza nie szczędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, mistrzu! Wszak wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. To sice jo, ale nie ożrele im, że jo. Wyglądacie mi na zmęczonych. Powinniście iść już do domu. No właściwie od 2 dni tak pijemy. Tak, dobrze prawisz, mistrzu. Czas do domu. Jeho po 2 dnech ukrutného chlastání je občas potřeba zavítat domů. Ok, takže my jdeme dál. Jdeme za Archibaldem O'Neillem. Wow. To je dobrý jméno. Každopádně ty, mohli jste si všimnout, že teda ty pěsti, ty ocelové pěsti, ty pěstní souboje, tak jsou většinou na stejném principu. Stačí mu odrazit vlastně vždycky jeho útok a potom vlastně mu dát vždycky 3-4 rány podle toho, kolik vydrží samozřejmě. Tak, kde je ten pisatel? Tady. Nazywam się Geralt. Pat Gruber, jestem bukmacherem. Mam nadzieję, że podejmiesz się walki. Samozřejmě, že jo. Tak. Jestem gotowy. Słyszeliście? Zaraz rozpoczynamy walkę. Nasz czempion Archibald O'Neill stanie naprzeciw Geralta. Walka! A můžete vidět, že on, i když nad sebou má vlastně takhle tu lepku, tak to prakticky nic neznamená tady v těch pěstních soubojích, že mu beru prostě i tak stejně. No takhle, když ho zaženete vždycky vlastně do rohu, tak on už pak vás ani netrefí, když na vás zaútočí. A vám už vždycky pak stačí mu dát prostě 2-3 rány a končí. Není to nic těžkýho. Mamy nowego mistrza, który zdetronizował Archibalda O'Neilla. Brawa dla Geralta! To była piękna walka! Z kim mam się mierzyć, jeśli chcę zostać mistrzem? Cóż, jeśli masz ochotę walczyć dalej, to musisz się zmierzyć z kapitanem straży. Okej. Okay. Żelaznego Mortimera? Wow. Okej, okay, także idziemy za kapitanem straży, teda. To je vlastně poslední člověk, kterýho bychom měli porazit a potom by tady měl být nějaký ten úplně hlavní. Já nechci říkat boss, protože to není boss, je to prakticky ten samý souboj, jenom prostě říkají mu prostě nějaký. No prostě nějaký boss, no prostě to řeknu takhle. Je to prostě nějaký nejlepší bojovník jejich. Tak, my tady musíme stejně proběhnout takhle celé město, protože on je úplně na druhé straně, samozřejmě. Tak. Hej, v tom chlebě jsou myše bobky.
Jakie znowu bobki? Do rodzynki chcecie? To gdy pago mamy? Tady. Pasko się tady. Jestem Geralt. Nieważne jak się nazywasz. Nieważne skąd pochodzisz. Ważne jest, czy zechcesz walczyć z kapitanem Mortimerem. Tak, pojdź. Zaczynajmy, jestem gotowy. Walka! Vyděláme si tímhle tím aspoň nějaký ty penízky zpátky. Holy shit. Ajzle. A už vždycky takhle prostě mu odrazíte útok a pak mu dáte dvě rány. Občas se mu stane, že on jí dá vám, ale většinou to nedopadne tak, že by vás porazil. Geralt z Rivi zdetronizoval kapitána Mortimera. Oto tvoja nagroda, mistrzu. Teraz możesz dostąpić zaszczytu walki z mistrzem Nowigradu, Turdenem. Krawiec mieszka na Zamurzu i tam też odbędzie się walka. Przyjdź po zmierzchu. Super. Także zase zupełnie na drugą stronę. Ważnie. Okej, no. Także zase pobieżmy na drugą stronę miasta. Ježišmarja, tady jsou zase nějaký ty banditi nebo co. Já s nima bojovat nebudu, já na ně kašlu, my jdeme dál. Tady bohužel nikde nejsou jakoby moc ty rozcesníky, jak by se tady dalo jednoduše cestovat, tady to prostě vždycky musíme takhle prokličkovat. No, těch rozcesníků tady v Novigradu je sice dost, ale není to tak, že jsou prostě na každém rohu, no. Takže vždycky to je lepší takhle doběhnout, než vlastně běžet někam nějakých 100 kroků vlastně k rozcesníku a pak zase 200 kroků právě tady k vašemu úkolu. Jsem spíš toho názoru, že je lepší prostě si to takhle odběhnout. Tady bychom se pak mohli portnout, když budeme potřebovat někam jít. Tak, kde pak ho máme? Ne? Kde je sáskař? Jo, tady. Spodziewaliśmy się ciebie. Już przyjmujemy zakład. Super. Zostałeś zważony, zostałeś zmierzony i okazało się, że jesteś za chudy. W jakim świecie mógłbyś mnie pokonać? To zjeździsz. Przyszedłem tu walczyć z krawcem, więc zaczynajmy. Mieszkańcy Nowigradu! Za chwilę będziecie świadkami wielkiego wydarzenia! Przed wami Geralt z Rivi przeciwko krawcowi! Chodź na tu do mnie. Wujek Durden sfastryguje ci buzię. Heh. Tyś myślisz, kamo? Choć śmierci godnej bym doczekał. Szlak! Au, hajzle. Au, hajzle. Tak už spadni, tak. Mistrzem. Od tej chwili tytuł należy do przybłędy. Jeśli masz chęć obić ryja jeszcze komuś, to w Velelina Skellige znajdziesz kolejnych chętnych do walki. Okej. Okay. Tak, tutaj mamy dalszy wywiesku. Tutaj si určitě aspoň sebereme právě nějaký ty zakázky, které budeme dělat v příštím díle. Takže to se bude hodit. Každopádně no, zajdeme ještě do Velenu. Já jsem si tady jenom aktivovat ten úkol, abych věděl, kam máme jít. Tady. Ocelové pěsti Velen. Musím se nejdřív podívat na mapu. Jestli jsou někde aspoň blízko sebe. Ale máme tam všude vlastně ty rychlé porty, takže to je fajn.
Takže dejme nejdřív k hospodě na rozcestí asi. Tak, doděláme dneska teda ještě tady ty ocelové pěsti a v příštím díle bychom teda se vrhli na nějaký ty zakázky. A potom následující díl bude teda další, tak bude Gwint. Tak, jdeme na to. Nadałbyś się do naszego turnieju. Można się obłowić, no i można skuć ryje w siuro. Zgłaszasz się? Jasně, że jo. Jestem gotów do walki. Ludziska! Za chwilę będzie można obstawić mordobicie! Wiedźmin zmierzy się z kowalem, który skuje mu mordę jak sztabę rozgrzanego żelaza! Ok, takže tady máme kováře. Au. Můžeš ještě se poddat. Tak a je to. První, dole. Nežle, máš šance na mistrza. Jeżeli chcesz ubiegać się o tytuł mistrza Velen, musisz pokonać Jonasa ze wsi Konary i rybaka z Zalipia. Miejscowi mówią na niego ryboże. Okej. Okay. Żarłeś kiedyś kory z drzew? Także jdeme dál. Mamy tady rybożrouta a Jonáše. Uf, to jména. Teda Jonáš je tak nějak normální, ale rybožrout. Jdem se mrknout, co teda umí. Tak. Jak cię zwą? Umiesz się bić? Geralt, umiem. W takim razie stawaj w szranki. Jestem gotowy. Walczmy. Ludzie! Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika! Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Młotem! Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Sice jako on potrzebuje mąku, to jest sice fajn, ale my soutěžíme o tytuł mistrza Velenu, także bohužel. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. Ale pytel mouky mu pak dát můžem. Že my ho stejně potřebovat nebudem. Končme to. Tak a je to. Jak bylo łatwo zgadnąć, Wiedźmin wpierdolił rybożerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytności. Nadal jeszcze możesz się ustawić na walkę z Jonasem. Ok, takže zajedeme ještě za Jonášem. Což je vlastně předposlední zápas, potom by měl přijít zase nějaký ten jejich mistr soubojů. Nebo ten šampion toho Velenu, dočasnej teda, než tam přijdeme my samozřejmě. Tak. Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. To co, decydujesz się na walkę? Chętnie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i wędrowcem.
Proč nám furt všichni říkají, že jsme tuláci? Hrozný. A je mrtvej, nebo je zbytej. Czy błęda pokonał Jonasa? Kto wie, może szykuje się nowy mistrz Velen. Jeśli chcesz zostać mistrzem, jedź do Wrońców i pytaj o sierżanta, albo spróbuj sił w Nowigradzie. Tam też walczą. Na Skelligę podobnie. Okej. Okay. A, mamy 13 uroveń. Super. Takže jdeme na to. Jdeme ještě teda do Vranohradu, tam je ten seržant. A to je teda místní šampion, no. Tož OK. Pora by spustit zvora. Tak, jdeme dál. Zbijeme ještě seržanta, budeme mít teda i velenský titul. A novigradský už teda máme, pak nám bude chybět ještě skelikský. To znamená potom na Skellige a potom samozřejmě myslím si, že jsou ocelové pěsti i potom v datadisku. Nevím, jestli v tom srdce z kamene tam asi ne, ale o víně a krvi tam určitě je, protože to je kompletně nová oblast. Takže na to se určitě podíváme. Tak, kde pak je seržant? Wiedźmin, witaj. Barona nie ma. Wyjechał dla żony z Nahora szukać. Wiem. Widziałeś, co się dzieje na Podzamczu? No co? Baron zostawił mi dowództwo. Okazałem ludziom porządek zaprowadzić. Zamiast tego kradną i mordują. Bo to jest nowy porządek. Czy ci się to podoba, czy nie? OK. Tak, kde pak je seržant? V końcu znalazł się godny przeciw... Ten wiedźmin... Jestem tak. Gotów. Ha! Spójrzcie, kogo tu mamy! Ten oto wiedźmin pokonał mistrza Nowigradu! Elfa zwanego Krawcem! Tak, OK. Zyskamy velenský tytuł. Má koně. Tak pojď. Co? Przeszła ci ochota? O, ty hajzle. Tak už padni. Hajzle. Ależ to była walka! Ogłaszam wszem i wobec, że wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Velen! Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na wyspach Skellige. Nie wiem, proč nam to wszystkie opakują, gdyż my już to stejně dávno víme. Každopádně teda dámy a pánové, pro vedlejšáky máme teda hotový, to co jsem chtěl udělat, to jsem udělal. A v příštím díle se teda vydáme na zakázky, to znamená jaký zaklínačský zakázky tady máme. A jich tady poměrně dost, takže budeme muset nějaký z nich vybrat. Každopádně teda dámy a pánové, pro dnešek by to bylo teda všechno. Já vám děkuju za sledování tohoto videa, já doufám, že se vám videjko líbilo. Like a koment samozřejmě potěší a uvidíme se tedy u dalšího videa ze hry Zaklínač 3 opět zítra. Takže mějte se prozatím hezky a ahoj.